momencie gry. Tutaj Skorańczycy nie zdążyli się przesunąć. Jest szansa, aby to wykorzystać. Grosiński, pole, Karel Wandowski i gol! 32 minuta, Robert Lewandowski! Gdziekolwiek się nie pojedzie w świat dzisiaj, to wszyscy, jak jeżeli powiemy Polska, no to już coraz rzadziej będę mówić, że papież Jan Paweł II, ale coraz częściej prawie wszyscy mówią, że ci, co kochają piłkę, kochają ją wszyscy, mówią, że Polska to Lewandowski. To była taka drobinka, no. Ja pamiętam, bo tak, trenerze, może by trener buta zawiązać, nawet dobra, siadaj. Wtedy powiedziałby pan, że to będzie zawodnik tej klasy? Nie. W piłkę często jest tak, że nie grają ci, co powiedzmy są w cudzysłowie najlepsi, tylko ci są najbardziej cierpliwi. A Robert tą cierpliwość na pewno w sobie miał. Krzysio, judoka, Iwona, siatkarka. Ja powiem tak, że gdyby nie oni, to ja nie wiem, czy on by grał w piłkę. Jak miał komunię, ponieważ w ten sam dzień był mecz. Po komunii od razu to na mecz przyjechał, sam zostać. No, ale to naprawdę, to trzeba mieć zacięcie takie, że to... I to w tym wieku. Pamiętam, że rodzice, chyba tata miał dobre kontakty z księdzem, więc tam trochę godzina była przyspieszona, żeby mógł później po komunii od razu pojechać na mecz. Na pewno mi nie przeszkadzali, a wręcz przeciwnie, jeszcze pomagali mi w tym, bo sami mnie zawieźli na ten mecz i to też pokazuje, ile oni wysiłków to włożyli. Rodzice, rodzice i rodzice. Gdyby nie oni, to naprawdę to ja nie wiem, co było z nim, ale podziwiam ich. No. Pamiętam, jak po AWF-ie oni wyprowadzili się do Leszna, bo tam otrzymali pracę w szkole. I właściwie całe ich życie toczyło się właśnie w Lesznie, na obiektach tej szkoły. Fajny obiekt sportowy, bo Krzysiek tam był chyba później swego czasu i dyrektorem tego ośrodka takiego. No on tam i piłkę nożną miał, różne sekcje. Także oni całe życie byli związani ze sportem. No a w takich rodzinach wiadomo, że dzieci, no gdzie mają chodzić razem z tymi rodzicami do sal. Cały czas włożenie z Leszna na Warszawie i z powrotem, 2-3 razy to w tygodniu plus czwarty mecz, to jest naprawdę poświęcenie spore. Bardzo byli zainteresowani tym, żeby się uczył, żeby jego kariera, że tak powiem, sportowa przebiegała bez kolizji z nauką. I później tak do końca już Robert taki był. Zawsze się uczył, miał dobre oceny, nigdy nic się nie stało, no i a przede wszystkim była piłka mimo to. Pierwszy raz jak go spojrzałem, słyszałem już od nim od trenera Siewierskiego, że jest dobry, że fajny, ale jak zobaczyłem to chucherko, te cienkie nóżki, to mówię, to tak sobie pomyślałem, bo Ziuniu ten... Jak on będzie grał, przecież to jest no jak w filmie rysunkowym zupełnie. Chłopaczek, którego jakby wiatr mocniej dmuchnął, to by przewrócił. I miał specyficzny taki bieg. No dopiero jak już na boisku wszedł i zobaczyłem, jak on za tą piłką biega, jak gania, to rzeczywiście to było nieprawdopodobne. Ja go pamiętam, jak w Warszawie grał, no to miał pseudonim, ksywę Bobek. Z racji tego, że był bardzo niski i był spryciarz i najwięcej bramek strzelał na turniejach, ale był najniższy. Tata mi chyba kiedyś tak wytłumaczył, że Robert po amerykańsku to tam często się mówi Bob, a że ja byłem mały, drobny, no to zdrobnie, ale Bobek i stąd się wzięło ta moja ksywka za dzieciaka. To jego zaangażowanie, ta jego chęć przekładała się na zespół, bo oni widzieli, co on wyprawia, jak i pomagali mu, bo przed meczami, jeżeli on się spóźniał, bo na przykład nie mógł dojechać na czas Leszna, to oni wstali w nerwach, będzie Bobek, będzie Robert, będzie... Ja mówię, spokojnie przyjedzie, bo jak nie przyjedzie, to my nie wchodzimy, my nie będziemy grali bez niego. Także tak, to wszystko tak się zazębiało z sobą bardzo ładnie. To jest taki dar od Boga. On miał łatwy gol. Spryt i łatwy gol. I mimo swoich słabych warunków fizycznych, można powiedzieć, w tamtym czasie, miał timing wyjścia, miał dużo bramek z głowy strzelane, wejście w pole karne, to znalezienie się w sytuacjach pewnych, on to po prostu miał już wtedy.
tata, jak w związku z tym, że był judoką, to chciałby, żeby on sporty walki uprawiał i judo, i mama trochę myślała o siatkówce, no ale obok ich budynku był stadion. Jednocześnie, chodząc do szkoły w Lesznie, startował we wszystkich zawodach, jakie były. Między innymi w biegach przełajowych. Ja mówię, no Krzysio, no ale to bez sensu, no mówi tak, śpi z tą piłką prawie, jest piłką, wszystko to robi z piłką i będzie biegał przełaj. Ale faktem, że wydolność miał niesamowitą, to naprawdę, to się chyba, taki się rodzi raz na, o Jezus Maria. Mało tego, nieraz było tak, że było tak, sobota grał na lewo w Lesznie, później miał bieg przełajowy, w niedzielę na mecz. A więc ty, no przecież tylko zaraz się zajedzie. No bo to jest nie, bo ile ja musiałem się. Bo mało tego, bo on mówi tak, wiesz co, ale to ja nie wiem, czy on będzie grał w piłkę. Ja wiem dlaczego. Bo taki jest dobry w tych biegach przełajowych. Ja mówię tak, Krzysiek, czy ty chcesz zrobić z niego lekko atletę, żeby on biegał dookoła stadionu i żeby mu się w głowie to kręciło? Lepiej biegać za piłką, tak? No tak, 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 ale wiesz, ale cały wiek, Krzysiek, ty mnie nie nerwuj. A to taki chłop. 2 metry, judoka, jak mnie zaraz... Tak jak w towarzystwie rozmawialiśmy, to on zawsze podkreślał, zobaczycie, jakim będzie zawodnikiem Robert. I na pewno, no na pewno trochę żal, że nigdy nie zobaczył tego. A byłby na pewno bardzo, bardzo dumny. Jak straciłem ojca, miałem 16 lat, to musiałem z dnia na dzień zostać z chłopaka, stać się mężczyzną. Ja nie byłem na to gotowy, a musiałem się z tym poradzić. On zmężniał po tym wypadku, bo mama pracowała w szkole jako nauczycielka, to wiadomo, jakie są te nauczycielskie pensje. Te 1000 zł, które dostawał w Legii, to pomagało w życiu matce. I naraz bez tych pieniędzy tata zmarł. I stał się takim zamiast ojca opiekunem, i to tak okrzep, i w związku z tym może postanowił, pomogło mu to w tej karierze, że bardziej jeszcze się starał, żeby wypłynąć, żeby coś z tego było. Dla mnie pierwszy raz był to profesjonalny klub, który zobaczyłem jak profesjonalny, jak na polskie warunki. Pierwszy raz dostałem buty piłkarskie, co dla mnie naprawdę było wow, w wieku już 16, tam 17 lat, gdzie zawsze musiałem odkładać pieniądze na to i zbierać, żeby kupić sobie swoje buty, a teraz dostałem je za darmo, więc zobaczyłem, jak to wygląda. A był to pierwszy klub, do którego tak naprawdę ja nie do końca chciałem iść. Nie do końca chciałem, miałem inny wybór, chciałem coś innego, ale no, chcąc nie chcąc zostałem trochę zmuszony. Ale z drugiej strony stwierdziłem, okej, no to na pewno to wielki klub w Polsce, którym zobaczę, jak to wygląda i może w którym się rozwinę. Grał w drugiej Legii i grał nieźle w ataku z Paluchowskim, bo też ja byłem trenerem wcześniej też w Łomży i graliśmy przeciwko sobie i tam już wykazywał się z bardzo dobrej strony. No a później on przyjeżdża, się popłakał, bo kontuzji się nabawił i w związku z tym mu podziękowali w sposób taki, no według mnie to nazwał nawet podwój, bo tak nie można z ludźmi nawet postępować, że zawodnik jest i sobie odbierz kartę zgłoszenia w szatni, na przykład czy na portierni. Dobrze, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, bo sam musiałem się rehabilitować, sam musiałem dochodzić do sprawności. Po kontuzji okazało się, że gdzie chciałem się dowiedzieć, czy ja mam kontrakt dalej, czy przedłużą ze mną, co się w ogóle ze mną dzieje, no otrzymałem informację praktycznie od pani sekretarki, że jednak ten kontrakt ze mną nie zostanie przedłużony i na pewno był to duży cios dla takiego młodego chłopaka, jakim byłem, po takich przeżyciach, które doświadczyłem i w takiej sytuacji, w której byłem. Dostał kartę na rękę i miał sobie jakby dalej swoją przyszłość sam układać. Wtedy zadzwoniła do mnie jego mama, że są właśnie na Legii i chyba wtedy nawet bezpośrednio po tym jak mu podziękowano, przyjechała tutaj z Robertem. No i usiedliśmy tutaj i zastanawialiśmy się, co dalej z Robertem zrobić. Myślę, że były dwa momenty w moim życiu, gdzie będąc oczywiście młodym chłopakiem, gdzie mogłem się poddać albo iść dalej i pokazać, że dam radę. No to był ten moment właśnie, jak straciłem ojca. Drugim momentem to jak zostałem z kartą na ręku, gdzie nie wiedziałem, co robić, to samo. Był moment, gdzie albo poddaję, zostawiam to wszystko i idę w innym kierunku, albo pokażę, że jednak to, co się teraz dzieje, to jest przypadek i zaraz poprzez swoją ciężką pracę, że nie poddam się, że będę dalej walczył o swoje marzenia, że w końcu je spełnię.
Doszliśmy do wniosku, że takim dobrym momentem, dobrym miejscem do, jakby do dalszej kariery, do odbudowania się po tym przeżyciu w Legii jest znieść Pruszków. Zadzwoniłem do trenera, bardzo chętnie widział Roberta. No i Robert po prostu umówił się z trenerem na trening i już pojechał bezpośrednio do Znicza. Doszedł do siebie, można powiedzieć, do 100% sprawności i w tej drugiej rundzie strzelił 12 bramek, w sumie to dało 15 i został tak naprawdę w piłce seniorskiej pierwszy raz królem strzelców. To był ten czas, gdzie stwierdziłem, że piłka nożna ma być tą dyscypliną, którą mogę uprawiać na poważnie i z której też mogę żyć i zarabiać pieniądze, więc faktycznie to był tak naprawdę pierwszy krok na atak, można powiedzieć, na tą karierę. Szansa, powinno być 2-0, tam jest Michał Herman, jeszcze szansa dla Znicza i w tym momencie pada drugi gol, Robert Lewandowski. Kiedy zobaczyłem jego zestaw z McDonalda, że w tym samochodzie leży i od razu go gdzieś chwyciłem, że mówię, kolego, chcesz być profesjonalistą, no to nie tędy droga. Tymczasem Robert Lewandowski ucieka! 1-0, nie upilnował Lewandowskiego, Bartłomiej Konieczny. Niesamowity luz w wykańczaniu sytuacji podbramkowych. To było zawsze jego mocną stroną. To, że nie, nawet gdy nie wykorzystywał jakiejś sytuacji, nie zrażał się tym, po prostu gdy miał kolejną, strzelał z zimną krwią, nie rozpamiętywał i to mu zostało do tej pory. Trafił do takiego młodego zespołu, ambitnego, z ambitnym trenerem i przechodzili te szczeble z trzeciej ligi praktycznie do pierwszej ligi. No i tam został dostrzeżony, no bo Robert praktycznie co sezon gdzieś tym królem strzelców każdej tej ligi zostawał. Szlubskiego Znicza, Lewandowski! Coś wspaniałego, naprawdę! Mówimy o tym, że Gilewicz potrafi się znaleźć po lokarnym, ale to co pokazuje Lewandowski... Drugi obrońcy zaspali, no wziął ich na plecy. Naprawdę, no kapitalna bramka. Ja go zobaczyłem pierwszy raz. To było spotkanie z Znicz Pruszków Polonia Warszawa. Polonia Warszawa była spadkowiczym ekstraklasy wtedy. Tak siedząc z Czarkiem Kucharskim, no mówię, mnie te 30 minut już wystarczy, ale byłem... cały mecz, z tym, że w przerwie meczu zadzwoniłem do dyrektora sportowego i powiedziałem, żeby przygotował kasę i jego bierzemy do Poznania. Dziennikarze niektórzy pisali, że ja oglądając ten mecz z Polonią Warszawy wypowiadałem się, że to jest drewniak, że słaby technicznie. To jest wszystko nieprawda. Robert wszedł nas do szatni jako taki bardzo skromny chłopak, chcący bardzo dużo pracować, co mi bardzo urzekło, bo rzadko zdarzają się głośne transfery młodych zawodników do Lecha, którzy są tak skromni i chcą pracować, a Robert właśnie taki był i myślę, że to i tam, gdzie dzisiaj się znajduje, to na pewno jego duży talent, ale przede wszystkim też ogrom wielkiej pracy, które Robert to wszystko włożył. Kipo nie ma spalonego, dwójką poznaniacy, w środku Lewandowski, Renkifa, Lewandowski, gol! I 2-0! Aż bije brawo Franciszek Smuda przy ławce rezerwowych. U trenera Smudy nauczyłem się też tej walki, tej gry tyłem do bramki, to na pewno w tamtym czasie grając często na treningach na Arboledę, gdzie ja naprawdę miałem 19 lat, 20, gdzie jeszcze nie byłem dobrze zbudowany, to i tak potrafiłem sobie radzić. I no to był pierwszy klub, w którym grałem w europejskich pucharach, w którym zobaczyłem poważną piłkę i którym też dał mi doświadczenie na takiej już arenie międzynarodowej i arenie na tych wielkich stadionach, w którym tak naprawdę w 2 lata zdobyłem wszystko, co można było zdobyć. I wiedziałem, że ja swoją robotę wykonałem i trzeba iść dalej. Taki też był mój cel. Renkifo, Stylic, szansa i gol! Nie ma! Jest! Jest bramka Lewandowski! Ale szczęście Poznaniaku! Odbita słupka piłka wpada prosto pod nogi Lewandowskiego i 3-0.
Powiem uczciwie, że on zwrócił na mnie uwagę ze względu na poruszanie się, bardzo inteligentny sposób poruszania się, odchodzenia od krycia, jak ja to mówię, że w pewnym momencie pod bramką zawsze znajdował się tam, gdzie po prostu go nie kryto. On był wolny, on umiał się oswobodzić od tego krycia. Natomiast jakiegoś takiego wielkiego wrażenia, to powiem uczciwie, nie sprawił na mnie. Nie żebym ja powiedział, o, to będzie super, super piłkarz za 2-3 lata. On wiedział, czego chce, nie? On, zresztą Czarek mu bardzo dużo Kucharski pomógł, bo jako napastnik Czarek też wiedział, jak trzeba się zachować w niektórych sytuacjach. I mu również podpowiadał, że tutaj nie ma co dyskutować, rozmawiać, tylko, jak to się mówi, ozor przygryź i zapierniczać, pracować nad sobą. Teraz będzie okazja. To wykorzystać, słupek, jest okazja na dobitkę i mamy drugą bramkę, brawo! Nagle pojawiasz się w szatni z zawodnikami, których jeszcze niedawno oglądałeś w telewizji. A tu nie dość, że trenujesz, nie dość, że wchodzisz na boisko, to jeszcze strzelasz bramkę, więc na pewno marzenia z dzieciństwa grają nie tylko o grze w reprezentacji, ale o strzeleniu bramki nagle stają się faktem i dopiero z czasem ja sobie uświadomiłem, że mi się to dopiero udało. Wtedy na topie przecież był Radek Matusiak, Ebi Smolarek, zawodnicy troszkę bardziej doświadczeni, mający też za sobą występy w reprezentacjach, czy we wcześniejszych reprezentacjach, czy w klubach zagranicznych. Natomiast ten Lewy był takim zawodnikiem, takim naturalnym talentem, gdzie trener Mechaker zawsze o nim się ciepło wypowiadał, że ma wszystkie cechy ku temu, żeby w przyszłości być zawodnikiem z dobrego klubu zagranicznego. Ale wcześniej, jakbyśmy się marzyli o tym, kim będzie Robert Lewandowski w światowej piłce, to pewnie no, nie dalibyśmy aż tak wielkich szans na to, bo po prostu nie było wtedy takiej moda, nie było historii oprócz Zbigniewa Bońka, zawodnika polskiego, który w klubie zagranicznym, nie będąc bramkarzem, zrobiłby tyle dobrego dla polskiej piłki. Lewandowski, gol! Odnosiłem wrażenie, że to jest chłopak, który ma w głowie pewien cel i bez względu na to, jak długo mu zajmie realizowanie go, on to zrobi. Dortmund go obserwował ponad półtorej roku, bardzo tak ściśle. Wtedy też pieniążki, które zostały wydane na Roberta, to były na Dortmund bardzo duże pieniądze, ale oni byli pewni przez półtorej roku obserwacji, że to jest ten chłopak, który może się bardzo dobrze rozwinąć, ale chyba nie wszyscy przypuszczali, że aż tak dobrze się może rozwinąć. Robert zawsze był świetnym piłkarzem, ale na początku, trzeba przyznać, marnował wiele okazji. Miał jednak wielkie szczęście, że jego mentorem był Jürgen Klopp. Aber er hatte, glaube ich, einen riesen Vorteil, dass er Jürgen Klopp als Mentor hatte. Trener Klopp w tym pierwszym okresie wystawiał go jako, można powiedzieć, takiego zawodnika na pozycji wtedy 10-9,5, gdzie Robert był bardzo niezadowolony z tego. Z perspektywy czasu stwierdzam, że wiele się nauczyłem grając na dziesiątce, na takim rozgrywającym, gdzie byłem, może też mniej bramek strzeliłem, ale już częściej grałem i piłkarsko na pewno się też rozwinąłem. Trzeba w życiu mieć też sporo szczęścia i Robert to szczęście miał, że trafił na świetne czasy do Borussii Dortmund, gdzie trafił na dobrych kolegów, młodych piłkarzy, chcących dużo osiągnąć w piłce, no i na świetnego trenera, który zrobił z niego gwiazdę światowego formatu. Jestem pełen podziwu, patrząc na jego dwa wyczyny. Nie były to mecze w reprezentacji, to były mecze w Dortmund Real Madrid, gdzie strzelił 4 bramki. No wydaje mi się, że takie rzeczy na takim poziomie zdarzają się naprawdę rzadko. No i 9 minut strzelić 5 bramek w meczu ligowym, no to też byle patyk nie strzeli. Także no, ja jak myślę czy wspominam sobie Roberta Lewandowskiego z jakichś takich
dokonań ponadprzeciętnych, no to to są takie dwa mecze. Który wszedł, no to jest też jej naprawdę bardzo duża zasługa, o której na początku, jak powiedziałem, okej, zmieńmy sposób odżywiania czy sposób myślenia czasami, no, to powiedziałem, że zobaczę, spróbuję. No i Ania mnie zawsze motywowała, żebym coś nowego próbował, żebym też rozwijał się, że jak też na inne aspekty, nie tylko czysto piłkarskie, ale też pozabojskowe, spróbował je poprawiać. I myślę, że też od trofy tej psychologicznej czy mentalnej, to też na pewno wydaje mi się, że pomaga mi tak, że nie tylko na boisku jestem lepszy, ale też i poza nim. Ja byłem bardzo zamknięty, byłem bardzo nieufny, znaczy do dzisiaj tak też jest, ale to córka spowodowała to, że otworzyła mnie na świat, otworzyła mnie trochę na ludzi, otworzyła te moje serce, otworzyła mnie i tu na pewno za to jestem jej też wdzięczny. Ja nie lubię słowa, że czegoś nie umiem, że nie potrafię. Nawet jak coś robię słabiej, to chcę mieć przynajmniej jakąś wiedzę i pod tym względem tak samo było z dzieckiem. Ja chciałem wszystko, chciałem potrafić robić i tak było, więc na pewno to też chyba ta moja ambicja się tutaj odezwała, która zawsze mi podpowiadała, pomimo tego, że jednak, no wiadomo, jeśli piłkarza jest cięższe pod tym względem, że jednak to wypoczynek jest bardzo ważny, pójście na trening wypoczętym, sen przede wszystkim, spowodowało, że jednak nie bałem się tych obowiązków i nastawiałem się na to, że łatwo nie będzie, ale wiedziałem, że sobie z tym poradzę. No to jest fantastyczny człowiek przede wszystkim i człowiek, który piłkarz, który przetarł ślady po prostu wielu piłkarzom i otworzył wrota dla naprawdę wielkiej rzeszy młodych zawodników. Przetarł ten szlak tak, że wszyscy uwierzyli w to, że jeżeli się Polakowi udało, to dlaczego ma się nadal nie udawać i taka myśl mi cały czas przychodzi w związku z nim. Bardzo taka fajna i przyjemna, że siadam przed telewizorem i kibicuję mojemu koledze, a także reprezentantowi kraju, który gra w super lidze, w super drużynie i na tak wysokim poziomie. To jest fantastyczne. Będzie sam na sam Lewandowski, ostry kąt, jak sobie poradzi Lewandowski! Ski! I mamy czwartą bramkę! Brawo! Pięknie, Robert! Bez mrugnięcia było. Jak już coś się przeskrobałem, to tak, żeby nikt nie widział. Dzięki nim jestem tu, gdzie jestem.